Ja mam prośbę do dziennikarzy, którzy w tym momencie dysponują aparatami fotograficznymi, kamerami. Proszę Państwa, zróbcie zdjęcie tej białej plamy. Tutaj przed chwilą był, jeszcze niedawno był napis Soda Polska Ciel, spółka akcyjna. Spółka ZO. Ja przede wszystkim bardzo serdecznie wszystkich witam, całą załogę, która jest tutaj obecna. Myślę, że ci, którzy są nieobecni, również są z nami w sensie takim psychicznym i duchowym. Bardzo serdecznie witam pana Jacka, kolegę Jacka, bo to związkowiec Jacka Żurawskiego. Przewodniczącego regionu, jak coś mylę, to proszę mnie poprawiać, regionu toruńsko-bocławskiego. Oraz witam pana Mariusza Kawczyńskiego, bardzo serdecznie, który jest przewodniczącym oddziału inowrocławskiego, jeżeli chodzi o Związek Zawodowy Solidarności. W tym momencie chciałabym bardzo jakby powiedzieć, poinformować zebranych o tym, że nasi przewodniczący związkowi są w tej chwili na spotkaniu z zarządem naszej spółki oraz z przewodniczącym Rady Nadzorczej naszej spółki Sody Polskiej, panem Arturem Osuchowskim, który jest jednocześnie członkiem zarządu Ciech. To spotkanie zostało już wcześniej, że tak powiem, zaplanowane. W tym momencie również chciałam powiedzieć, że nasze zgromadzenie jest legalne. Zostały wszystkie formalności formalno-prawne u prezydenta miasta Inowrocławia załatwione. Witam również prasę, media, które są tutaj obecne w dniu dzisiejszym. Dobry Państwu, moje nazwisko Włodzimierz Czerski, reprezentuję Międzyzakładowy Wolny Związek Zawodowych Pracowników Produkcji. Przyznam mi zaszczycie przyznania postulatu. Teraz zacznę tutaj. Nota rządu Ciech S.A. Postulaty związków zawodowych działających Soda Polska Ciech S.A. Żądamy. Pierwszy. Cofnięcia decyzji wypowiedzenia zakładowego układu zbiorowego pracy dla pracowników Soda Polska Ciech S.A. Sprzeciwiamy się procesowi restrukturyzacji naszej spółce prowadzonych ze zarządu Ciech S.A. Wstrzymanie przenoszenia pracowników spółki z dniem 1 października bieżącego roku do Ciech S.A. z uwagi na brak uzgodnień zgodnie z artykułem 70 zakładowego układu zbiorowego pracy. Domagamy się respektowania zapisów zakładowego układu zbiorowego pracy dla pracowników Soda Polska Ciech S.A. Żądamy przywrócenia przedstawicieli załogi do składu Rady Nadzorczej Soda Polska Ciech S.A. zgodnie z paragrafem 11 punktem 2 statutu spółki i zachowanie dotychczasowych zapisów w statucie paragraf 13 punkt 6 gwarantujący uczestnictwo w posiedzeniach Rady Nadzorczej Soda Polska Ciech S.A. organizacją związkową działającym Soda Polska Ciech S.A. Żądamy wskazania i rozliczenia winnych za istnienie sytuacji ekonomicznej Ciech S.A. i grupy kapitałowej. Nie zgadzamy się na przenoszenie ciężaru wyjścia z kryzysu wyłącznie na pracowników Soda Polska Ciech S.A. Jesteśmy przeciwni tworzeniu atmosfery zastraszaniu, niepokoju w zakładach Soda Polska Ciech S.A. Także taką uwagę na marginesie. Ten ostatni punkt, to tutaj było, że zabrali nam przedstawiciela, naszego przedstawiciela do Rady Nadzorczej. To już naprawdę jest, ja nie wiem, no poniżej pasa, nie będę to używał większych szczegółów. Także właściciel dąży do tego, żeby naprawdę nas już do końca upodlić, żebyśmy nie mieli żadnego wpływu. Tak, no ale to już na to mówić, żeby nas, to mówię, do...
na tym zadeptać po prostu, nie dać nam żadnego wyboru, żebyśmy nie widzieli nic, co oni tam w kuluarach robią na nasz temat. To miałbym na tyle, dziękuję. Przewodniczący będzie tutaj z nami, że tak powiem, a my pójdziemy z tą petycją. Niech idą do nas! Krótko robi! Niech przyjdzie! Witam serdecznie wszystkich obecnych pracowników SODY, wszystkich członków Solidarności, wszystkich członków związków zawodowych. To szczególny dzień dzisiaj, że dzisiaj, przeddzień jutrzejszego marszu Obudź się Polsko, musimy być tutaj. Jutro będziemy próbowali bronić naszej ojczyzny w Warszawie, a dzisiaj tutaj bronimy naszej małej ojczyzny, tej w Inowrocławiu. Za każdym z was tutaj obecnym stoi rodzina. Reprezentujecie swoje rodziny, swoje miejsca pracy, swoich kolegów i koleżanki. Każdy z nas ma prawo bronić tego miejsca pracy. Bronić właśnie godności swojej rodziny i możliwości jej utrzymania. Jeżeli dzisiaj kiedykolwiek nam mówi, że... Brawo! Chciałem wam podziękować za uczestnictwo w tej manifestacji. Prezes Osuchowski przyjmie naszą petycję. Przyjmie nasze postulaty. A dlaczego nie wyjdzie? Dlaczego nie wyjdzie? To nie jest pytanie do mnie. Także panowie, proszę zachowywać się tutaj w miarę kulturalnie. Ta petycja zostanie przyjęta. I co mogę jeszcze więcej wam powiedzieć? Powiem tylko tyle, że jestem dumny, że was tutaj tylu przyszło. Cieszę się, że żeście tutaj zaszczycili nas waszą obecnością. W końcu walczymy o nasze wspólne interesy. Nie tylko o interes konkretnych ludzi. Oddaję głos tutaj koledze Stanisławowi. Tu jestem. Nasza. To znaczy, my nie będziemy tłumaczyli nieobecności pana prezesa Osuchowskiego. Nie boi się. Nie, ja go nie sprawiedliwiam. Cykora tylko. Jest tutaj taka duża uwaga. Nie ma. Przedstawimy w waszym imieniu nasze propozycje, nasze sugestie. Rozmowy są ciężkie, bo to jest zderzenie opcji liberalnej z opcją socjalną, z opcją związkową, z opcją pracowniczą. I to jest najgorsza, że tak powiem, rzecz, którą mamy do przezwyciężenia. Liczymy na wsparcie załogi, liczymy na to, że jak będzie potrzeba, to i pojedziemy. Ale nie zapowiadamy kiedy, ale pojedziemy do Warszawy, żeby tam wzmocnić nasze żądania, nasze po prostu życzenia. Tylko kierowników zamknąć. Będziemy rozważali różne opcje w tej kwestii. Dziękujemy za waszą obecność. Tutaj ja nie kończę pikniku, ja nie... Przepraszam, zawsze mam... No bo jest kolorowo, jest radośnie i tak dalej, o to chodzi. Jeszcze mamy twarze uśmiechnięte i oby te twarze uśmiechnięte były cały czas, mimo że tam idzie... Nie chce, idzie na dół! Nie chce, a na siłę nie ma, bo nie ma, jak tak powiem. Jak to nie chce? Bójcie! Naprawdę uszanujcie wolę gości. Uszanujcie. Na pewno na ulicy w Warszawie, tam gdzie się spotkamy, to na pewno do nas wyjdą. Także spokojnie, krok po kroku idziemy do przodu. Oddaję głos koledze Jarkowi. Na pewno nie wyjdą. Tak. Czemu się chowo? Słuchajcie, dialog odbywa się tak w tej formie, że na przykład zawsze posiedzenia odbywaliśmy tutaj w tej sali, to przenieśli na drugą stronę, żeby nawet ludzie, żeby pan prezes nie słyszał tutaj krzyku z załogi. To jest żenada, a nie dialog. No niestety. To czemu? Proponowałbym przejście na tamtą stronę jeszcze, żeby chociaż pod oknami tam zademonstrować. Niech zobaczą, że ludzie się nie boją i nie pozwolą na żadne cięcia. Demokracja, to polega na szacunku. To nie może być wykorzystanie jednej strony
jedna strona nie może być wykorzystywana przed drugą. Macie macie rację. Ja powiem, przechodziliśmy to. Jesteśmy w jednej grupie kapitałowej w pewnym sensie. Jest to ważne przedsiębiorstwo dla tego regionu. Te przedsiębiorstwa, które reprezentujemy, one spełniają nie tylko swoje produkcje w tych produktach, o których mówimy, ale również odgrywają bardzo ważną rolę w systemie energetycznym. Komuś niestety zależy również na tym, żeby ten system był ułomny, żeby nie funkcjonował. To nie jest tylko wasz problem. To jest problem również kompanii, Anwilu i tym podobnie. Koszty społeczne, które tego są. Ja mam prośbę do dziennikarzy, którzy w tym momencie dysponują aparatami fotograficznymi, kamerami. Proszę Państwa, zróbcie zdjęcie tej białej plamy. Tutaj przed chwilą był, jeszcze niedawno był napis Soda Polska Ciech, spółka akcyjna. Spółka Azo. Było zdjęte, bo miał zawisnąć napis Soda Polska Ciech, spółka akcyjna. I dzisiaj nic nie wisi. Bo nie wiadomo prawdopodobnie, co zawiesić. Czy Soda Polska spółka akcyjna, czy może Ciech S.A.? To jest to, co tutaj przedmówca przewidział. Proszę Państwa, o to właśnie chodzi. O to chodzi, że chcemy zachować, żeby w Inowrocławiu była firma Soda. Nie w Warszawie, nie gdzieś tam. Firma, w której mają pracować także nasze dzieci, nie tylko ludzie z Warszawy. Dziękuję. Tutaj już wszyscy, którzy się wypowiadali, powiedzieli o sytuacji. Ja tylko na zakończenie tych słów, które mówiłem, proszę, żebyśmy wszyscy bronili jutro Polski całej, a dzisiaj tego kawałka Polski, który jest tutaj. I żebyśmy pamiętali, że patrzą na nas nasi koledzy, nasze rodziny, czy bronimy skutecznie tej naszej malutkiej Polski tu w Inowrocławiu, tej naszej firmy, czy ona tu zostanie, czy będziemy mieli z czego żyć jutro, pojutrze, za miesiąc, za rok i za wiele lat. Są tutaj, zgromadziły się tutaj organizacje związkowe, struktury legalne, nasza manifestacja jest legalna. Mamy również flagi państwowe. Proszę, abyśmy, jak wiem od organizatorów, na zakończenie tej pikiety odśpiewali hymn. Do hymnu proszę wszystkich. Strona obca się podzięła, szablon odbierzemy. Marsz, marsz do Rosji, ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączy się z narodem. Marsz, marsz do Rosji, ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem.